Budowa dalszych odcinków drogi S19 i jej przedłużenia na południe Europy, czyli trasy Via Carpatia, zależy od wsparcia Unii Europejskiej. Europoseł z Podkarpacia Tomasz Poręba poinformował dziś w Rzeszowie, że przekonał Komisję Transportu Parlamentu Europejskiego do przyjęcia specjalnego raportu dotyczącego rozwoju dróg. Jest w nim stwierdzenie, że Unia powinna zadbać o budowę nowych szlaków komunikacyjnych od Estonii przez Polskę aż do Grecji. Głosowanie raportu w parlamencie przewidziano w październiku. Raport Tomasza Poręby został przyjęty w poniedziałek przez Komisję Transportu Parlamentu Europejskiego, której europoseł jest wiceprzewodniczącym. Decydujące głosowanie na forum całego Europarlamentu planowane jest w październiku. W tym raporcie jest napisane wprost i potwierdzone, mam nadzieję, będzie przez Parlament Europejski ostatecznie w październiku, że droga Via Carpatia, droga S19 jest strategiczną drogą z punktu widzenia rozwoju tej części Europy. Dokument wskazuje też na konieczność powstania unijnej strategii dla Karpat, nad którą prace już trwają. Krótko mówiąc, jest to raport, który ma służyć rządom krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym rządowi Polski, aby w negocjacjach z Brukselą mieć konkretne zapisy na papierze jako oficjalne, podkreślam, oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego, uzgodnione w wielu aspektach również z Komisją Europejską. Tomasz Poręba odniósł się również do artykułów prasowych o niepokojach związanych z funduszami na budowę drogi S19. Zapewniał, że są zagwarantowane pieniądze na odcinki Rzeszów-Lublin oraz Rzeszów-Babica, co ma potwierdzenie w planach Ministerstwa Transportu i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.